No to jesteśmy. W moim znienawidzonym pałacu. Big Bang Burger. Witajcie, ludzie. Z powrotem przy... Persona 5 Royal. Morgana... jakimś cudem pomyślał sobie, że jest bezużyteczny i że nie chcemy go i dlatego... poszedł na własną rękę załatwić następny pałac i być może będzie potrzebował naszej pomocy, więc zobaczmy, co takiego tutaj jest w tej ogromnej fabryce. Co to jest? Zobaczmy. Wygląda jak jakaś dźwignia dla... windy czy coś w tym stylu. O, teraz powinno działać. Serio? Jesteś niesamowita, Oracle? Nie, to nic takiego. To bardzo upewniające i uspokajające, że mamy ciebie z nami. Dobra, skorzystajmy z windy. Jak ja nie cierpię tego pałacu. Z tematyki, no może jest nawet całkiem fajnie, no. Taka stacja kosmiczna, gwiazda śmierci troszeczkę. No ale pamiętam, że miałem tutaj ogromne problemy. Tutaj zamknięte, co nie? Te drzwi zostaną później otwarte. Tak, to będzie skrót później najwyraźniej. No, tematyka jest bardzo fajna. Ale muzyki też nauczyłem się nienawidzić przez niemiłe wspomnienia, które tutaj miałem. Pierwszy pałac, przy którym nie jestem pewny, czy dam radę wszystko zrobić jednego dnia. He, co to za dźwięk? Roboty. Robots? There are tons of them. They all have the Big Bang Burger logo. Które wygląda jak przycisk. Ciekawe, co się stanie, jeśli poklepię ich po plecach. They're saying something. You must adhere to your shifts. If you don't like it, you can quit. However, you will not be compensated. What are they talking about? O nie! Robocop! Roboworker. They said it's being disposed of. These robots are part of Okumura's cognition, correct? That means they represent... Tak. To muszą być pracownicy Okumury. Tak widzi ludzi, którzy dla niego pracują. Wykorzystuje ich, a gdy już nie ma z nich żadnego pożytku, no to do śmietnika. Nic dziwnego, że ktoś chce zmienić jego serce. Nie mów mi, że... This is pure speculation. But this is most likely how the workers of Okumura Foods are viewed by their CEO. So he thinks they're his robots? If they're treated like this in reality as well, then the company truly is exploiting them. See? Okumura is a piece of shit, just like I said! No to żeś podsumował, Ryuji. Mona is our main objective here. He doesn't seem to be anywhere nearby. Let's search further in. Damn it. Ryuji, czy masz jakąś ukrytą agendę? Czyżbyś wcale nie chciał uratować Morgany, tylko tutaj ten pałac chcesz załatwić? Zastanawiam się, co Mona tutaj robi. Naprawdę musimy go znaleźć i to szybko. Czy on bardziej miała na myśli, no jak on się miewa? No my wiemy, że... zabawna ikonka ogólnie. Właściciela pałacu. Tutaj na dole jest ta skrzynka, okej. My wiemy, jako gracze, że Morgana nie jest sam. Ma sprzymierzeńca, który najwyraźniej sprawia, że ma dobry czas i nawet dobrze bez nas radzi sobie w tym pałacu. Chyba, że nie pokazano nam tego krytycznego momentu, gdzie obrywa, ale no... to jednak... może być niezbyt miłe dla nas spotkanie, jeżeli znajdziemy Morganę i on mówi do nas: a ja was wcale nie potrzebuję, mam nowych przyjaciół. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Naprawdę to wygląda jak gwiazda śmierci, nie? Hologram. To wydaje się być hologramem, ale...
co pokazuje? Czego to jest hologram? Czy to nie jest latający talerz? Czy mam rozumieć, że w takim razie to jest... to miejsce, na którym jesteśmy? Nie fabryka, tylko... tylko UFO? Czekaj no chwilę, Joker! Co jest? Nie! Drzwi się zamknęły. Czy jest jakiś sposób, żeby je otworzyć? Biometryczna autentyfikacja, potwierdzenie osoby zostaje przeprowadzone. Co to ma znaczyć? Błąd autoryzacyjny? Tylko zarejestrowany personel ma wstęp dalej przez te drzwi do tego obszaru. System bezpieczeństwa może okazać się jeszcze problemem. Świetny pomysł, Ryuji. Look at it. There's no way we can force that thing open. Nie? No niestety nie mamy żadnego rycerza Jedi z mieczem świetlnym. Wtedy można by spróbować coś zrobić... może... dookoła tą całą foremkę drzwi... wyciąć czy coś. No ale my nie mamy szans, niestety. We've hit a blockade quite early. But we have to control the real Okumura's cognition to pass. Oh, that means Mona hasn't been able to proceed any further either. So if he's here in the palace, he would have to be somewhere before this door. Halt, vigilante! Aha! Kto to? Who's that? Those clothes. Could she be? A black mask? Wait, is she the one Madarame and Kaneshiro were talking about? So, she's the reason for all those people going brain dead? It was a girl this whole time? Co? Więc to jest ta osoba, która stoi za tymi wszystkimi zbrodniami w Metaverse? O nie! Are you the one who has been following us? Say something, damn it! Tylko dlaczego ona wygląda tak znajomo? Enough of your misunderstandings. Chwila. Znam ten głos. Mona. Morgana. You're okay. Long time no see, Panther. Próbujesz, żeby była zazdrosna czy coś? Ona ci przecież nic nie zrobiła. Dlaczego jesteś taki do niej? Hasn't been that long. If you came for the treasure, you should just go home with your tail between your legs. Actually, we were looking for you. The treasure will be taken by me, and this... this beauty thief! Co? Beauty thief? I'll have you know she's a persona user too. No zauważyłem. My name is Beauty Thief. Zabawna nazwa. She really called herself that? Any tension that was in the air has just gone out the window. We will take the treasure. Ona already said that. You are not qualified to be Phantom Thieves. Heh? My to wymyśliliśmy. Do you even understand what it means to be a phantom thief? An admirable phantom thief is... No to jestem teraz ciekaw. Yeah, tell them! You! What do you think it means? Co oznacza bycie fantomowym złodziejem? Jest to ten, kto pomaga słabszym? Ten, który żyje dla dreszczyku? I nigdy nad tym cię nie zastanawiałem, albo mam to w nosie, nie interesuje mnie to. Ten, co pomaga słabszym? Yes, that's right. O! Dobra definicja. Enough with the idle chit-chat. You started it.
Mona, who the hell is she? Wait, I'll fix this. You! Me? Yosuke? Learn to take a hint! Huh? And you, you're very vulgar and very stupid. No tak, ale to nie twoje słowa. What? What was it again? You came all the way here just to say that. I don't know. Kind of feels like she ain't dangerous at all. We will take the treasure. Już to powiedzieliście. You already said that. We don't have time to chat. Huh? No point. It won't open. Don't underestimate us. Jak to? Oh! Behind you! Here they come. Snap out of it! We need to go! We'll meet up later at our usual spot. Let's hurry! No to była przygoda. Oh, hey! Bet you're tired. That was quite rough. To było niesamowite! Ta dziewczyna, ze którą skumał się Morgana, jest teraz jakby jego sekretarką, która przez niego wszystko, no wszystko mówi, co on nie potrafi. Że też kazał jej nauczyć się tekstu, co on tą biedną dziewczyną robi, niesamowite. Tak bardzo mu współczuje albo go lubi, że gada takie rzeczy nawet do ludzi, którzy jej nic nie zrobili. Ale wydaje mi się, że to może być całkiem sympatyczna osoba, skoro aż tak się na nas uwzięła z powodu tylko tego, co słyszała o nas, od innej osoby. Nie wydawało się to tak naprawdę być problemem osobistym. Ona tylko jakby robiła przysługę swojemu przyjacielowi. Jestem ciekaw poznać bliżej tą postać. I haven't felt exhaustion like this since I first awakened to my persona. What have you been looking at all this time? Sorry, I just didn't want to stand around and wait. The burglary at Okumura Foods is circulating the news again. Ugh, damn it! Why'd they keep coming after only me? It's all 'cause Little Miss Beauty Thief opened that door! That door most likely had a biometric authentication lock. So how'd she get it to open? I wonder who that girl could be. We were told that she's a persona user, correct? Do you believe it's true? Nie było widać po jej stroju? Well, she did look like one. Did Mona betray us? Nie wydaje mi się. To wydaje się być po prostu takim buntem nastolatka. Yeah. I don't think he's betrayed us. If he had, it'd make more sense for him to directly threaten us, such as exposing our identities. Either way, how the hell's Morgana related to that beauty thief? Considering her tone and physique, she looked about our age. I feel like I've seen her somewhere. Huh? Oh, for real? Where at? W sensie, bez maski? At school, I think? No przyznam, wyglądała dość podobnie do jednej osoby z naszej szkoły. Wait, what? But now that you mention it, I feel like I've seen her too. Is she a student of Shujin? I just feel like that's the case. She did have a mask on after all. The registry in the student council room has photos of every student. Let's check them all tomorrow. If we can figure out the identity of the beauty thief, that
may help us regain contact with Morgana. Futaba and I should further probe into Okumura Foods, then. It'd be best if we investigate how sudden mental shutdowns are connected to them. We're gonna take them down. No to mamy nowe zajęcie. O, nie ma nikogo, kto mi powie, kiedy mam iść spać. Rzeczy naprawdę zaczynają szaleć w internecie. Ludzie zaczynają atakować Okumura Foods. Najwyraźniej używali w tajemnicy niskiej jakości składników zimportowanych z zagranicy. Ponadto niektórzy pracownicy, którzy mieli podejrzenia wobec Okamury, bez powodu stracili pracę. No i to się łączy z tajemniczą śmiercią kierownika rywalizującej firmy. Co? Tak nagle? Rzeczy naprawdę zaczynają się zapalać, stawać w ogniu. Nawet sama nie mam pojęcia, co to spowodowało. Ludzie zaczęli się też do nas przyczepiać. Mówią, że mamy się pośpieszyć i zakończyć tego gościa. Zrobić coś z Okumurą. To nieodpowiedzialne. Że mamy go ukarać tak po prostu teraz. No, bo tam się im chce. Po prostu zachowują się jak... jak widzowie, co nie? Na YouTubie też, gadają różne głupoty. Jeszcze kilka dni temu tak nie było, Być może jakiś wewnętrzny informator wydał informację publice? No dalej, przecież teraz mamy kolejny powód jeszcze, by zdjąć Okumurę. Ale czy naprawdę możemy uznać te informacje za prawdziwe? No przecież widzieliśmy jego pałac, co nie? A już samo to, że ma pałac, jest już małym podejrzeniem. W każdym razie musimy coś zrobić z Morganą. Tak, no w każdym razie, widzimy się jutro. Tak, jutro. Ale to było zbyt krótko jak na ten odcinek, więc mogę teraz coś porobić. Chwileczkę, kwiatek. Nie, kwiat wygląda w porządku. Czy tam roślinka? Jak Beauty Thief i Morgana się w ogóle poznali? Dobre pytanie. Martwię się Morganą i dlatego nie mogę się skoncentrować na treningu. Tak jakbyś nie mógł myśleć o rzeczach podczas treningu. Amatorze. Powinienem iść do łóżka. Nie mam wyboru, gra mi nie pozwala zrobić nic innego, mimo że kota nie ma, który by mnie wkurzał i mówił, że spać mam iść. Znowu Okumura Foods? Czy znowu coś się stało? Zostali pozwani. Najwyraźniej są bardzo podejrzani. Podejrzana firma. Masz na myśli, jak porzucili swoich pracowników dla profitu? Jeśli jest tak skorumpowany, to zasłużył na to, żeby stać się celem. To tutaj fantomowi złodzieje powinni wejść w grę. Oni powinni się tym zająć. No, zajmujemy się, ale tak tylko... prawie, w tej chwili jeszcze. Mamy inne zmartwienia w tej chwili. Hej, sprawdziłaś fansite? Okumura jest na samym szczycie listy. Wow, kierownik Big Bang Burgera? Dlaczego? Najwyraźniej... jakieś... złe traktowanie swoich pracowników. Nigdy nie płaci im się za nadgodziny, a jednak ludzie tam pracują tak ciężko, że jeden nawet już zginął. Również słyszałam, że jeden wkurzony, dawny pracownik jest tym, który wydał te wszystkie informacje o firmie na zewnątrz. Jest bardzo dużo okropnych plotek o tej firmie. Wliczając na przykład to, że wypchnęli swoją konkurencję z branży. A wczoraj dopiero co u nich jadłam? Nigdy by mi przez głowę nie przeszło, że... robią to swoje jedzenie tak tanio.
Mam nadzieję, że nic dziwnego nie było wmieszane w jedzenie. Ze wszystkich stron teraz ludzie nam mówią, że pozbądźcie się tego Okumury, pozbądźcie się, pozbądźcie! A my akurat tym razem myślimy sobie, no nie, nie jestem pewny. Jest najwięcej powodów, dlaczego by zabrać się za to, więcej niż przy... No przy Kamoshidzie może nie, ale na pewno więcej niż przy Madarame. A my... No zobaczmy, no zastanówmy się jeszcze, no, no może nie, może nie. Ludzie umiera... O nie, 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 no to chyba za mało, poczekajmy jeszcze. To nie jest mi aż tak pewne. A wtedy po prostu wbijamy do domu Madarame i robimy... Meksyk tak zwany. Niesamowite. Ale pewnie też dlatego się troszeczkę cykamy, bo to tak duża sprawa. I po raz pierwszy inni mówią nam, że mamy to zrobić, a nie sami mamy jakiś powód, żeby to zrobić, albo jest to nasz pomysł. Czy ktoś normalnie nazwałby się Beauty Thief? Jestem ciekaw, komu skradła to piękno? Albo czy mam to rozumieć jako złodziej piękna, czy piękna złodziejka? Pytania o pytania. Założę się, że Morgana to wymyślił. To nadal dziwna rzecz do wypowiedzenia. Nawet jeśli ktoś powiedział ci, że masz to powiedzieć. Poza tym... Kłamali o tym, że jest w stanie używać persony. Tak naprawdę nie wiemy, czy to było kłamstwo. Ale nie widzieliśmy, by używała persony. Nieważne jak na to spojrzeć, ona jest totalnym amatorem po prostu. Lepiej nie opuszczaj swojej gardy. Możecie jeszcze zaszkodzić, zaskoczyć, tego słowa szukałem. Możecie jeszcze zaskoczyć ta piękna złodziejka. Nie myślę, że musimy się tym martwić, stary. Nie możemy jej niedoceniać i brać tak lekko. W końcu ma Morganę po swojej stronie, prawda? Aka tego członka drużyny, którego najmniej używano do tej pory. Zgadzam się z Futabą. Przynajmniej wiemy, że są o co najmniej jeden krok do przodu przed nami. To prawda. Amator nie byłby w stanie otworzyć tych drzwi. Z pewnością dowiedzieli się czegoś, o czym my jeszcze nie wiemy. Musimy dowiedzieć się, jaka jest prawdziwa tożsamość tej zamaskowanej dziewczyny. No to raczej nie będzie aż takie trudne, tak myślę. Raczej sobie z tym poradzimy. Oh. Spójrzcie na te zdjęcia. Wiem, że to jest ta grafika, gdzie to nie jest zbytnio ważne, bo to i tak takie małe, ale to są dosłownie... A może trochę więcej jednak niż myślałem, ale... Raz, dwa, trzy, cztery... To chyba wszystko, nie? Tylko cztery różniące się zdjęcia. Jak zobaczycie na przykład w książce Ryuchiego, którą ma przed sobą, po prawej stronie, dolny, najbardziej na samym dole rządek, to mamy jedną w długich włosach z prostą grzywką, jedną w krótkich włosach z prostą grzywką, jedną w długich włosach z grzywką na bok, jedną w długich włosach z grzywką troszeczkę inaczej na bok. I później chyba już wszystko jest tak samo, co nie? No możliwe, że grzywki też są trochę na inny bok, ale nawet jeśli, to będzie tylko sześć różniących się. Ale to taki fajny szczegół, na który warto zwrócić uwagę. Nie, że się czepiam. Po prostu zabawnie to wygląda. Man, this girl's hot! Ah, but she's younger than me. Czy ty lubisz starsze Ryuchi? Ryuji! No way! She's the same age as me? She looks like my dad's friend. Get back to work. Why don't we take a break? It's no surprise our concentration is waning. Even if it's only the female students, there are easily hundreds of them. They're
all starting to look the same to me. Think we can really find her? Chyba nie w ten sposób. Tyle uczennic. You can say that again. Hmm? This girl! Haru Okumura. Okumura? Co? Wasn't the beauty thief like this too? Especially the fluffy hair. Jednorazowa fryzura w całej szkole? That's gotta be her. It would also explain how she got past the door's biometric reader. This may be worth looking into. But why was she at the palace? We could just make her spill the beans herself. She may have already gone home for the day, so let's try tomorrow. I'm gonna lock up. I'll see you all tomorrow. Haru Okumura. To ona! Ta dziewczyna to Haru Okumura. Czyżby była spokrewniona z tym gościem, do którego należy Okumura Foods i Big Bang Burger? No chyba za dużo przypadków, co? Ale tak. Postać, którą widzieliśmy już bardzo, bardzo często w trakcie poprzednich rozdziałów i całej gry do tej pory. Zawsze miała jakieś role i małe cameo, odwiedziny w tle. Albo też z przodu, gdzie z nami gadała czy coś. Czy wszystko w porządku? Would you happen to be interested in gardening? Ujdzie. Ale no, no troszeczkę. Thank goodness. If you could help me unload this. Boys sure are strong. Thank you. Tylko nie rozumiem, dlaczego chłop musi być zainteresowany roślinami i ogrodem, żeby pomóc ci to przenieść. Te dwie rzeczy chyba nie idą parami. You're a second year, aren't you? That makes me just a tad older. Więc jesteś na trzecim roku. Have we met somewhere before? O, kilka razy. Oh, I haven't introduced myself yet. I'm Haru Okumura, correct? The only daughter of Kunikazu Okumura, CEO of Okumura Foods. Więc to jego córka. Care to explain why you were inside your father's palace? Wow, szybko przeszłaś do rzeczy, Makoto. Oh, so that's where we met. Wow, you figured it out in just a day. You looked really good in that biker gang outfit. O tak, bardzo dobrze jej w tym stroju. Let's not talk about that. Czemu nie? Chętnie pogadam dłużej na ten temat. Właśnie, dokładnie na ten temat. So, why did you become a phantom thief? My father's highly regarded as a manager, but I had various doubts about him. Things have grown quite serious lately. That's why I want to make amends, even though it may only be for my own satisfaction. But I wonder if this is just running from the problem. Where did you meet Morgana? It was pure coincidence. I found a lonely-looking cat in front of our office building. And that was Morgana? Mm-hmm. And when I followed him, I ended up in the metaverse. There's no way for me to change my father's company. But if I became a phantom thief, I thought I'd at least be able to change him. Isn't there any way we can work together? I can't cooperate with people who don't know what they want to do. What you're doing is unnecessarily causing a stir among the public. Besides, the phantom thieves who should be helping the weak are not helping their own teammate. Tu ma rację. I just want my father to atone for his crimes.
Ten wkurzony wyraz twarzy ci nie pasuje do twarzy, ale no... Widzę, że się starasz. Doceniam staranie i wysiłek. And help Mona-chan, who gave me a chance to do just that. But aren't our objectives the same? It'd be better if we work... No, thank you. I will do this with Mona-chan and him alone. No dobra. She hit quite a sore spot. We don't know what we want to do, huh? Znowu osobista sprawa. Jeśli chcemy współpracować z nią, musimy najpierw pogodzić się z Morganą. Jak to zrobimy? Chyba musimy wyrzucić Ryuchiego z drużyny. It seems getting her cooperation won't be possible. Let's consult with the others on her next move. We shouldn't ignore Morgana either. I'm home, father. Drive them away. That's right. Make it a priority. I finally get a foothold into politics and this happens. Phantom thieves? Huh. Did the media ask you anything? No, not at all. What's this about Phantom Thieves? It seems I'm ranked first on the forum of these so-called Phantom Thieves. Is it because of the news coverage? It's jealousy of the successful. Nothing but the barks of the masses who lack the resolve to sacrifice what's needed for their well-being. Both the young and the old are overjoyed with some foolish idols. This country has no future. What if they do exist? What if these phantom thieves really can steal hearts? Are you still having doubts about me? No. More importantly, I hope things are going well with that young man. Yes, father. Very well, then. He may not seem like it, but he's still the son of an influential politician. Be cordial with him. Oh. He'll eventually become a necessary connection for this company. Or rather, for me. Rozumiem jej problem. I understand. I will do the best I can. Good. That's how a daughter of Okumura should be. Obrzydliwiec. Aranżowane małżeństwo. Nie. Nie, nie, nie. To musimy powstrzymać. Jestem anty takie rzeczy. Bardzo przeciwny jestem. Ale w każdym razie, on... Fajnie go było zobaczyć w końcu. Tak wyglądałaby wersja anime Severusa Snape'a, tylko bez okularów. Myślę, że to całkiem się zgadza. Z designu nawet całkiem spoko. I Haru... Fajnie, że ją w końcu, po tylu godzinach gry, gdzie była nam pokazywana w tle i mogliśmy troszeczkę usłyszeć, jak gada na przykład z Mishimą, albo jak my ją mogliśmy zagadać w Hawajach i nigdy się nie przedstawiła. Zawsze była w tle, zawsze było jasne, że to będzie jakaś ważna postać i teraz w końcu się pojawia. Bardzo sympatyczna postać, z designu też fajna, głos niesamowicie dobry. Aktorka głosowa, która również podkładała głos Marianne w Fire Emblem Three Houses, gdzie też się świetnie spisywała. I animacja zaskoczenia, ogromnych oczu. Najlepiej wygląda u Haru. Ciekawe dlaczego. No w każdym razie, to wszystko wina kierownika Okumura Foods, prawda? Dlaczego fantomowi złodzieje pozwalają mu na to? Czemu w ogóle przejmować się tymi rankingami? No pośpieszcie się i zdejmijcie go, no! Jestem taki zawiedziony! Geralt nie przesłał kolejnego odcinka Let's Play'a, który chce! Po prostu rusz się i nagraj ten cholerny Let's Play! Czekaj, co? Co ja mam z tym wspólnego? Hej, znalazłam dziwne komentarze na stronie Mishima Kuna. Mishimy Kuna.
podziękowano nam za rozwiązanie zadania, którego no, nie do końca skompletowaliśmy. Ach, to zapewne jakiś prank. Ale to zlecenie naprawdę zostało rozwiązane, najwyraźniej. Ktoś musiał pójść do Mementos i zrobić to za nas. Myślę, że to Morgana. Iść tylko we dwójkę do Mementos? Szaleństwo. Chociaż może Haru jest naprawdę całkiem OP. Już nie mogę się doczekać zobaczyć, jaką ma personę. Tak, zgadzam się. Zapewne zabrał ze sobą tą Beauty Thief. Powinniśmy się temu przyjrzeć. Myślałam nad próbowaniem przekonania Okomury-san w szkole, ale ona mnie unika. Czy wy nie jesteście przypadkiem w tej samej klasie? Na pewno na tym samym roku jesteście i obie byłyście jako opiekunki z trzeciego roku, które miały wspierać na wycieczce na Hawajach Kawakami. Więc jak do tego podejdziemy? Pójdziemy do Mementos. Dobry plan! Wolałbym ich ścigać i złapać, niż siedzieć spokojnie i czekać. Ta metoda rzeczywiście jest klasyczna, ale to najbardziej prawdopodobna możliwość, żeby ich jakoś złapać. Albo by w ogóle na nich natrafić. Tak, myślę, że to lepsze niż po prostu szukanie ich gdziekolwiek. Przyniosę wiele różnych smakołyków. Żadni nauczyciele nie zatrzymają mnie na tej wycieczce. No dobrze, więc najlepiej chyba jak najszybciej się za to zabrać. Zróbmy to jutro. I na tym zakończymy odcinek. Jutro pójdziemy do Mementos, by wyłowić wędkę na Haru i Morganę. Jeżeli wam się podobało, ludzie, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Ja się z wami żegnam i do następnego. Na razie. Cześć. Me too.